Panie marszałku, Wysoka Izbo, pracujemy nad projektem ustawy o pomocy kredytobiorcom. Co zmieni ta ustawa? Nic, tylko odwlecze wyrok w czasie, bo wysokie raty i tak trzeba będzie spłacać. Czy z tą ustawą nie będzie tak jak z kredytami bez wkładu własnego na mieszkanie? Jakoś nie ruszyło, tylko jeden bank zdecydował się wprowadzić takie kredyty do swojej oferty. I to pewnie pod przymusem, bo to państwowy PKO BP. Polacy czekają na prawdziwą walkę z inflacją. Przestańcie drukować pieniądze bez pokrycia. To jedyna szansa na wyjście z inflacji i obniżkę rat kredytów. I przede wszystkim trzeba wspomóc wszystkie inwestycje, bo tylko one długofalowo pomogą nam wyjść z tej inflacji. Natomiast premier naszego rządu zabezpieczył się. Wtedy, kiedy pan Glapiński mówił, że na pewno nie będzie podnosił stóp procentowych, premier naszego rządu kupił za 4,6 miliona swoich własnych pieniędzy obligacje. I teraz im większa inflacja, tym większy zysk pana premiera. Wstyd, wstyd, panie premierze, jeżeli pan o tym wiedział, dlaczego pan Polakom nie powiedział? Dziękuję serdecznie.